Halo, halo, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Kroksa. To jest VWN League Hiszpania, Grand Prix Hiszpanii. Tak jak w prawdziwym świecie i tak tu jeździmy Hiszpanię. Co to się będzie działo? Nie wiem. Ze mną jest Robert, który będzie moim inżynierem. Dzień dobry, Robercie. Cześć i czołem, co to się dzieje? Robert, czy masz gotową taktykę? Do przodu Coco Jumbo i do przodu. To jest taktyka? Tak. Chuj nie taktyka, panie. Nigdy z niej nie korzystałeś? Nie. Ewentualnie alternatywnie proponuję falangę. Udostępniłem ci monitor i już mam złe... O nie! O tak! Kwalifikacje mokre, a wyścig suchy. Wyścig? No, pięknie. Dobra, ty, biorę dużo paliwa. Większa masa to lepszy docisk, tak słyszałem. Ale nie, myślisz, że wziąć więcej paliwa i jeżdżę do oporu, nie? Nie, no ale po co ci aż tyle, bez przesady? Ile wziąć? Na 10? Na, nie wiem, 3 pomiarowe, 4. Dobra, wezmę na 7. Czyli tak 6-7 okrążeń, no. 11-11, dobra, to się pewnie zrobi. Na sucho na 11-11? Tak. O kurde. No, cześć Marek, cześć Rafcio, cześć Sylwester, cześć Konrad. Wysokie aero. Dobra, fuck off, lecę. Ale leję. Ty to fulwety są. Fulwety. Fulwety na kwali, nigdy tak nie było.
Ja przynajmniej nie jechałem kwali w mokrych. Dobra, jeżdżę w opór. Trzeba śledzić, czy... Robert, ja ważna prośba. Tak. Śledź, czy oni nie zmieniają gdzieś na intermediate. Będę śledził. Dzięki, Robert. I informacje. Siema, Marian. Miniaturka na streamie. Wiem. Dobra, spectator menu. Co tu musimy odpalić, żeby mieć wszystko? O, kurwa, ślisko. Cześć, Spir, witam. Jakkolwiek to nie byłoby oczywiste, to po prostu postaram się dojechać do końca kwali, bo wiesz, lepiej mieć słaby czas, niż nie mieć w ogóle. Ciężko będzie. O! Pamiętaj, że dla wszystkich jest ciężko. Zaraz zobaczymy, jakie czasy będą robić. O, już się ktoś wydupcył w pierwszym sektorze. Tak? Nie, zatrzymał się po prostu. Nie, to nie wiem, co mu się stało. Tak, tylko się zatrzymał bez sensu, nie wiem, co on robił. O kurde. O, tak, wydupcił się już pierwszy z toru w bandę, ale jedzie dalej. Ten tor na sucho jest śliski. Tak, on wymaga dużego downforce'u zawsze. Dobra, jadę pierwsze. Popatrzę, co tam Zaku robi, jak mu idzie. Cześć Gonzo, hej hej. Elita, śmietanka na czacie, kurwa. Pilot, 50 zł. No to ajaj. Napierdzielam. Dzięki. Dzięki, ale nie mogę teraz dziękować, bo jadę. Prawie najszybszy pierwszy. W tej chwili. Teraz znajdę rytm. No i masz niemal najszybszy drugi. Trzeci czas w drugim masz. Good job. Czy czujesz, że mokre kwali mogły ci spać z nieba? Dobra, ale nie. Zobaczymy. Dobra, tu się naładuję na tym kółku. A nie, muszę nie załadować, muszę. Masz 80%. Troszkę oszczędź, tak, ale bez przygięcia pały. Jedź sobie, czuj tor, czuj zakręty. O kurwa, ale ślisko. Dobra, patrzę, co tutaj robi reszta. Puszczę Alpina. Zak ma dobre kółko teraz. Zobaczymy, jak mu pójdzie po drugim sektorze. No, Zak jest na dobrym kółku. Pamiętaj, że mam jeszcze do odrobienia sekundę, może dwie. Tak, tak, spokojnie, ja wiem, oni pewnie też mają jeszcze trochę do odrobienia. Sądzę, że teraz cię przebiją, Bobo z tym, z Zakiem. O nie, nie, Zak zepsuł szykanę ostatnią. Może cię nie przebić. Bobo cię przebił. Zak też cię przebił, ale nieznacznie. Dobra, skup się teraz na tym kółku.
Za gorąco w zakręty. Nie trenowałem tutaj w deszczu. Rywal następny czasowy, zobaczymy jak to pójdzie. Dokładnie trzeci, przed Zakiem. You're into P3? P3 on the grid? Przed tobą pusty tor. Dobra, za tobą był Haas, uważaj jak wracając na tor. Mija cię właśnie. I pusto, przebierzać. Ale wyjebałem. Ale nie w bandę, to się liczy. Dobra, myślisz, że zmienić opony? Myślę, że nie, nie ma po co na razie. Sprawdź ten opon. 4%. Ale nie. Oraj dalej. Tylko spokojnie na tym kółku, bo one mogą być przegrzane po tym spinie. Nie są. A nie, nawet nie jest źle. A to jest spokojnie sobie tam jedź. To tobą pusto. Totalnie. Zak coś poprawia. Ale jednocznie, no. No, ładnie poprawił. Aktualnie czwarty jesteś. Nie jest źle. Nie, nie jest źle. Brakuje ci do pierwszego 60. Natomiast do drugiego brakuje ci tylko 30. Bobo odwalił bardzo ładne czyste okrążenie. We've only got 2 laps of fuel left. Nie, kurwa, psuję ten zakręt. Ten sam zakręt. Szybciej tu hamuj. Ja wiem, że to łatwo powiedzieć, ale tak jakby musisz tutaj... Tu bardzo ładnie pojechałeś, wow. 1/10 w tych zakrętach prawie. Będę miał jeszcze na jedno kółko paliwa. Mhm. Większość zjechała już do pit stopów. Nie mam pojęcia tylko czy zmieniają opony, bo tego nie widać. Brawo, ostatnie. Poleć teraz. Przed tobą jest parę samochodów, niestety jeden na zakrętach tutaj będzie po prawej stronie.
Mega, mega. I tutaj też pamiętaj, tu cicho mój na ten zakręt. Super. Mam trochę trafiku, mam nadzieję, że się usuną. Trzy auta. Jeden się usunął, jest po lewej. Was pierdolojcie, dobrze jecieć. Tak. 64 tysięcy ci brakuje do... O! Wjeżdżaj, taczki, tak, paliwo tak, tak. I tak, tak, dwa tak, okrążenia tak. Wklepiesz. Gdyby nie to rozkojarzenie w trzecim sektorze, to byś to dowiózł według mnie. Nie, nie miałem rozkojarzeń. Po prostu nie, strasznie, nie było strasznie było ciężko się utrzymać w torze, wiesz? Nie wystarczy mi paliwa, będę się kurwa wlógł. Będziesz, ale... Nie będzie źle. Za tobą jest kawałek, jakieś parę sekund za tobą jedzie auto. Zaczynamy na medach? No właśnie, na czym zacząć? Zobaczymy, co zaproponuje gra, wiesz? Medy na 100%. Najprawdopodobniej, ale co, medy hardy pewnie zaproponuje, nie? No. Ale to wiesz, fajne, będziemy... Ważne jest, na co zacząć, z czego zacząć, później będziemy się zastanawiać, na czym skończyć, nie? No tak, tylko że wiesz, możesz softy hardy polecieć, a możesz medy hardy polecieć, nie? Przepuść tutaj, do lewej zjedź i przepuść auto jedno za tobą. Jedno albo dwa. Jedno. Jedno. Bo myślałem, nie byłem pewien, czy to się dwie kropki nie nałożyły, bo tak u ciebie na streamie się dziwnie rozmazały. Ja ci udostępniam ekran w razie czego, nie? Tak, mówię na tym, sorry, na tym streamie. Ja źle sprecyzowałem. Tam Discord trochę kompresuje i wyglądało przez chwilę jak dwie kropki nałożone na siebie. No to nie jest źle, Robert. W drugie miejsce nie jest źle. Nie, to siwo, pierwszy rząd. Ale jest szansa na pierwsze. W świeżych łetach, nie? Ile tracę do pierwszego? 64 tysięczne. Kurwa, to mało, to jest do zrobienia. No tak. Ty to zrobiłeś na 6 okrążeniowych łetach, on to zrobił na 2 okrążeniowych łetach. Intermediate myślisz? Nie. Nie ma szans, w ogóle nie ma warunków na inter. Wszyscy są na łetach. Dobra. Wtaczaj go, kurwa. Mamy szansę 2 okrążenia wklepać, tak mi się zdaje. Dwa? Dwa, no. Wyjazdówka i 2 okrążenia pomiarowe. To ile zabrać paliwa? Patrz, co Zaku robi. Zaku tnie właśnie 200 tysięcznych ze swojego czasu, to jeszcze nie starczy, żeby cię pokonać. O, Housley jak dowali. Tak? Trochę się to poprawia chyba, no. Znaczy, ty też masz bez problemu potencjał na to, co on zrobił, bo wyraźnie traciłeś, tak około 200 tysięcznych straciłeś w paru miejscach. Dawaj. Dobra, ile paliwa zabrać na szybko? Mało, na trzy okrążenia, znaczy na łącznie na 4 okrążenia weź paliwa. Łącznie na 4 okrążenia, 4,5. 4,5, no. Dobra i... So far our fastest lap is a 1:28. Na świeżutkie łety. Bo jedziemy. On też to na łetach zrobił też ten czas, no. Więc nie ma co się stresować, bo nic na razie nie poprawił, ale on chyba zaczyna czasówkę, nie, jechał czasówkę. Cześć Krzysiu, cześć Aircraft Fan, witam. Pamiętajcie o łapce, żeby zostawić łapkę. Nie zdążymy dwóch. Myślisz? Może być problem. Nie, no zdążymy, no. Ty masz tylko rozpocząć drugie okrążenie pomiarowe przecież. To na luzie zdążysz. Dobra, co do trafiku. Nikogo za tobą nie ma, jest tylko jeden przed tobą. Jeden wyleciał. Na końcu w trzecim sektorze. Kogo ty masz? Patinena przed sobą masz. No to dobrze. Na czasówce. On jest solidny. Tak, tylko gorzej jak zrobi swoją czasówkę i stwierdzi, że będzie jechał wolno potem. Ale nie, okej, okay. Trzymaj do niego sobie mały dystans, za tobą jest Has, który leci... Outlap. Outlapa, więc spokojnie. Czy ktoś z kozaków bierze pierwszy zakręt zaraz? A któryś McLaren bierze pierwszy zakręt. A on nie jest kozakiem, więc nie wiem, czy na niego patrzeć. Zaku do pitów.
wszyscy do pitu zjeżdżają. Czyli dobra, chyba zrobię dwa. Jeden. Tak, tak, zrobisz dwa. Według mnie powinien być w stanie zrobić dwa. Masz jeszcze 20 sekund do mety, powinien zdążyć wjechać na metę, zanim minie czas. Drugi raz. Patinen został i chyba leci, ten został, musiał zostać i chyba leci drugą czasówkę, mam wrażenie. Jak nie wyjebie nigdzie, to zdążę. Ładnie. Dobra, teraz cicho. Just 30 seconds left in the session. Gień. Po Game Shopie. Kurwa, go mam! Brawo! Jeszcze jadę jedno. Leć, dokładnie, leć jeszcze jedno. Na 2 sekundy przed końcem wjechałeś na metę czy 3. Ciasno, dobrze. Jest jeszcze poprawieczka. Dobra, czy gościu macie jak odpowiedzieć? Gościu za tobą siedzi w pitach, wszyscy skończyli. Dzięki. A szkoda, że nie dowiozłeś tego, że tej ostatnią szykanę tak lekko przestrzeliłeś. Tak, zjebałem. 300 tysięcznych chyba? Z hakiem? Nawet nie widziałem, wiesz? Aż się spuściłem. Było 400, nie? Ale też tam jeden tak zakręt troszeczkę asekuracyjnie pojechałeś. W sumie dobrze. Teraz pytanie, na czym zacząć? Oh. Come on. Witam pana inżynierza i jego znakomitego kierowcę, ale kto wodę w Barcelonie wymyślił? Przecież dziś sucho. No właśnie. Brawo, Kroksie, widać, że szkoła Ligi Kroksa. No a jak? Slewesik, dzięki. Oh. Dobra, teraz nie... zjebie na pewno wyścig, no ale dobra, no już, okej. Okay. Bez trenowanego... ja nie trenowałem tej Hiszpanii, więc... Wiem, że jak to spada stwierdzenie, to potem jest pole position, zwycięstwo. Dobra, i już cicho. Skupmy się na oponach. Dobra. Strategia wyścigowa. Medy hardy. Co robi stawka? Tak też lecimy.
Co robi stawka? Wszyscy medy najprawdopodobniej. Pamiętasz, dopóki nie zatwierdzą, nie wyświetli ci tu zmiana. No to czekam, aż zatwierdzą. No ja jestem gotowy, nie? Większość już widzę tam chyba... Nie, nie wiem, czy większość. Tu jest 11-11, tu się zgadza, tu się zgadza. Dobra, ludzie zaczęli klepać. F7... Ja bym jechał medy hardy. 34-1. No. Dobra, 2. Spójrzmy, jak dyrektor wyścigu. Wszyscy medy jadą. Też mi się tak zdaje, że tak, jedziemy? Szybsza strategia. Tak, tak, medy hardy. Zewnętrznej. Brawo. On jest na hardach. No widzisz, mówiłem, że to czasami okłamuje. Bobo jest na hardach, Seagull na softach i Pelikao na softach, reszta medy. Ale to dobrze. Jak się uda, to nam przytrzyma troszeczkę tych z tyłu. Ty staraj się płynnie odejść. Więc możesz troszeczkę Ersa spalić na prostych. Pierwsze okrążenie już ktoś zaliczył karę. Dobra, Bobo przegrał pozycję względem Mixa. Green flag. Płynnie, spokojnie. Miksu za tobą rwie raczki i niszczy, więc jedz spokojnie, swoje, płynnie. Popełnia błędy za tobą. Tutaj trochę za szeroko. Okay, DRS is now available. Szybki jest jebany. A ty też robisz błędy niepotrzebne. Jesteś szybszy. Tylko w rytm wejdź. Może jest szybki, ale niszczy bardzo opony. Widzę po tym, jak zrywa, hamuje, blokuje koła. O, ma niestety DRS-a nad tobą już. Ale dobrze. Płynnie, uciekłeś mu z DRS-a. Brawo, nie ma DRS-a, uciekaj mu. Now
the fastest lap of the race. Keep this up. Nie ma DRS-a i zaraz będzie miał walkę z tym z tyłu, który ma DRS-a na nim, więc luz. Trochę zyskaliśmy. Okej, trzymaj tempo, konserwuj opony, oszczędzaj ERSA. Masz 1,7 sekundy przewagi, a on ma za sobą Zaka, 3,3 jest za nim Zak. Że na track limit. Jak to w ogóle wyjdzie z strzeżeniami, jak to będzie działało. Widzę, że praktycznie każdy ma już opuszczenie toru jako ostrzeżenie. Niektórzy nawet dwa. Zak ma dwa. Bobo również. Że trochę ERSA oszczędzić, bo oni z tyłu za tobą mają po 70%. No, Zaku ma mniej 20%, ale ten Minks dosyć dobrze oszczędzał. Ale traci do ciebie bardzo mocno i spowalnia Zaka, więc super, masz czas, żeby się naładować. Nie palę teraz nic. No i bardzo dobrze, Zak go wyprzedził i to już raczej tak zostanie, więc on teraz cię zacznie gonić. Zobaczymy, jakie będzie miał tempo względem ciebie. Zak ma też dwa ostrzeżenia już. Ja się już pilnuję. Ty się pilnuj bardzo mocno, bo zarówno Bobo i Zak mają po dwa ostrzeżenia i obydwaj są twoimi konkurentami. Bobo zjechał na pit stop, w ogóle jest na medach na samym końcu. To nie jest moim konkurentem już. Przed sekundą zjechał. Wiesz, jeden safety car jest. Zak ma takie tempo. Ma tempo, ale jest wycyckany z ERSA. Dlatego cię goni, bo ma 10% ERSA. 9, 8. Leci na pełnym mersie za tobą, więc staraj się może minimalnie uciec delikatnie tutaj na prostej. Bo 6% ERSA, ziomek. Jak nie wejdzie do ciebie w DRS-a, to nie będzie miał aż takiego tempa. Tutaj ciasno, ciasno. Jak z ERSA-em u niego? Już ci podaję, 6%. Dobra, to ja oszczędzam. Ty spokojnie, trzymasz do niego tempo, on stracił ERSA, ma 3% w tej chwili pod koniec prostej. A, i walczy z Mixem, on się broni przed Mixem. Wyprzedził go Mix. No więc rewelacja, ty oszczędzaj ERSA cały czas, jesteś w zajebistej sytuacji, oni są już 2 sekundy za tobą i będą ze sobą toczyć walkę i tracić czas do ciebie. Dobra. Typowy Phantom i ja w Rosji, nie? Ci, co oglądali, wiedzą. Oj, chłopaki przestrzeliwują każdy zakręt tak na razie. Jesteś na dobrej drodze. Wow, Mixa nie ma. Dobrze. Wypchnął go, Zaku go chyba zahaczył, mam wrażenie. Jest na trzecim miejscu, sporo stracił. No niedobrze dla nas, niedobrze, bo teraz Zaku ma wolność.
kurwa, błędy. Nie rób błędów. Patrz na opony. Patrzę, ja widzę, ale widzę 37% to jest? 17-14, co to 17. Jest, kurwa, nie widzisz? Jakość streama się zjebała. Ale poczekaj, zaraz wróci. Ile Zach ma Ersa? Powtórz. Ile Zach ma Ersa? Już sprawdzę, muszę się przełączyć. Zaku ma 10%. Jest 2,2 za tobą. Zużywa cały czas Ersa na każdym prostym odcinku, więc ty możesz spokojnie próbować się ładować. Ja się ładuję cały czas. Bardzo dobrze. Bo on ciebie nie dogania jakoś szczególnie pomimo tego zużycia. O, widzę, że Mix zjechał na hardy od razu, postanowił zmienić strategię, w sumie mądrze z jego strony. Spory błąd, ostatni szykanie. Nie stracił wiele. Opony 20, 16, 17, 14. Jadąc od lewej. Spokojnie, lecimy. Dobra. Jeśli dobrze pamiętam, bo on dopiero na następnym okrążeniu gra proponowała. Szczególnie, że zapomniałem spojrzeć dokładnie na którym. Wydaje mi się, że na 15, 14 najszybciej możemy myśleć o zmianie. Ty tak naprawdę teraz lecisz. Jeżeli byś teraz jechał do pit stopu, to wylądujesz. Czekaj, muszę sobie przełączyć na lidera. W tej chwili byś wylądował między 7 a 8 miejscem najprawdopodobniej, no. I miałbyś problem z gościem na softach. On odrabia do mnie stówkę na okrążenie. No zaraz stracił stówkę w tym zakręcie jednym, bo się przegiął pałę. On leci cały czas na pełnym Ersie. Znowu mam 50%. 5%. No on ma 5-3%, zaraz nie będzie miał, bo mu się skończy. Spokojnie, jedź swoje. Jak będzie cię atakował, to byleby w jedną sekundę nie wszedł. Tego mu nie może, więc płynnie i nie popełniaj błędów. To jest najważniejsze. Dobra. Jak tylko Pelikao zjedzie, a on jest na softach czerwonych od początku wyścigu, więc spora szansa, że za niedługo będzie zjeżdżał, to będziemy mieli okno pitowe. Bo Sigur jest 30 sekund za tobą, a Hasli jest 16, więc będziemy bardzo szerokie 14 sekund, w które się możesz strzelić i wtedy zapieprzać w czystym powietrzu. Bo teraz wylądujesz tuż za Pelikało i będzie cię zwalniał. Dobra. On pali Ersa, no teraz przestał palić Ersa, ale ma 4-5%, więc tam szału nie ma Huzaka. Popełnia błędy, widzę, w pierwszy zakręt też trochę stracił. Utrzymuje cały czas 2 sekundy. No i bardzo dobrze, i tak trzymaj. Pelikao zjechał, czyli generalnie, jeżeli będziesz chciał, opcja zjazdu w pit-stopu jest. Bo się zrobiła bardzo ładna luka. Ale według mnie za szybko. Muszę trochę nad prostych podboostować właśnie, trochę RS-em się podboostować. Panie, staraj się nie blokować kół. Mizaku nie ma aż takich opon w dobrym stanie, bo on je bardzo mocno rżnął na pierwszych okrążeniach. Rytm spokojnie. Opony. Spokojnie. Temperatury opon pilnuj. Nie wiem jakie są. 100 stopni. Dobrze, jest okej.
Spokojnie, płynnie hamuj, wolniej wchodź. Wtedy będziesz szybszy na wyjściach. Straciłem całą przewagę. Spokojnie, spokojnie. Jeżeli tak, to możemy za chwilkę pomyśleć o pitstopie, ale to jeszcze z 2-3 okrążenia wytrzymaj z nim. W tym momencie wylądujesz za Owsleyem. Dobrze by było mu uciec jeszcze tak, żeby przed nim wylądować, bo będziesz musiał go wyprzedzić i stracić czas. No teraz Zach ma DRS-a, więc wiem. Zrobi się ciepło. Ale nie ma ERS-a, ma 14%, 13. Ty masz 30, więc spokojnie, powalcz z nim sobie trochę. To jest na szczęście clean driver. Macie zupełnie inną technikę pokonywania pierwszych zakrętów, ale twoja jest szybsza. To będę w trzecim zakręcie, on jest trochę szybszy. Przedzi mnie. Alier, co za tobą? Jest szansa na to, tak? A mi się bronił. Pamiętaj, zahamuj odpowiednio szybko. Dokładnie, super. Kończyna ci tu pod pachem wlezie. Oczywiście będzie jeszcze jeden DRS, na który najprawdopodobniej będzie próbował. Zjeżdża. Dobra, jedź swoje. No niestety nie mam czasu do ludzi do ciebie, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jak zostało. Ja mam 16 sekund. Nas do slot magazynu. Nie, na pewno nie za tym, wylądujesz dalej. Zobaczę jeszcze, ile on straci. Był tuż za tobą, zobaczymy, ile za tobą wyjedzie. Ile dokładnie się traci na pit stop. No dobra, czasy już mam. Oj, tak, ty też mocno spadniesz, tylko patrzę, w którym miejscu wypadniemy. Już za Patinenem. 19 sekund stracił, 20. Zjeżdżasz teraz? Czy chcemy spróbować mieć lepsze opony później? Jak on ci usiądzie na dupie, to będzie za tobą siedział i będziesz miał bardzo ciężką walkę. Dobra, czekamy. Z jak opony? Jak się czujesz na tych oponach? Dobrze. No to jedź jeszcze. Będziesz miał świeższe opony na koniec, będziesz mógł poatakować trochę. A może safety car zaraz jakiś wywalczymy, bo ktoś już na starych oponach wyleci. Mixo na tych hardach jest w dupie. A za chwilkę popatrzę jeszcze, jak wygląda z czasami. Ty miałeś pierwszy sektor. O, odresetowałem. Mam 35, 28, 30 i 26. Jeszcze jedziemy, jest spoczko. 1.20 miałeś teraz okrążenie, 22 sektor pierwszy, patrz ile on miał. A, to drugi się bardziej liczył. On nie goni cię jakoś szczególnie na tych oponach, jeżeli mam być szczery. A
parę osób więcej zjechało na razie. Lejno. Zaraz ci powiem, jakiego tempo względem ciebie wygląda. W pierwszym sektorze teoretycznie 30 na tym kółku. Lepszy? Tak. Ale ciśnie ile wlezie z tych opon. Ciśnie wszystko, co w nich ma. Na R się leci i tak dalej, więc spokojnie, poczekaj, zobaczymy, jak będzie drugi sektor. Też dotarł do dwóch bookmarkerów na medach. Jeżeli oni nie zjadą, to będzie musiał z nimi powalczyć, więc mogą go zwolnić, poczekaj. Bookmarkerzy? Zobaczymy. Znaczy nie bookmarkerzy, przepraszam, nie bookmarkerzy. Inni kierowcy jeszcze na medach. I mają swoją walkę, więc nie przepuszczą go tak łatwo. Drugi sektor równo z tobą. Mimo, że jeszcze mu nie przeszkadzali. Póki się czujesz dobrze na tych oponach, jedź. Wystarczy Virtual Safety Car albo Safety Car, żebyśmy byli grubo do przodu. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Spinował. Kto? No, Ozak. Wiedziałem, że tak będzie się... Co? Nie, nie zjeżdżaj. Jedź spokojnie, bo utkniesz, jak zjedziesz teraz, to utkniesz za Patrionem i Slowmageddonem. I to jest dokładnie to, co on zrobił. Próbował się wyprzedzić z jednym z nich i go pyknął się z nim. Niepotrzebnie. Poczekajmy, aż oni zjadą. Oni są na medach starych. Mają 15 okrążeń. Jeżeli masz dobre opony, a nie tracisz czasu jakoś szczególnie do tych na białych, to nie masz po co zjeżdżać na razie. Lepiej poczekać, niech oni sobie zjadą na tych z tych swoich medów. Miejmy nadzieję, że to będzie lada moment, bo oni są w walce, więc któryś z nich może zjechać, a drugi prawdopodobnie na to odpowie. Ja od momentu, kiedy Zak zjechał do Patinena i Slatmagedona, zrobiłem 3 sekundy. Dokładnie, więc jesteś szybszy od nich. I w tym momencie wyjechałbyś dokładnie za Slatmagedonem lub pomiędzy nimi. A jeszcze w okolicy jest Mr. Housing, który też jest szybki. Dobra, Slatmagedon zjechał, Patinen został. Patinen zjedzie na następnym. Prawdopodobnie tak, Housley też został, więc niech sobie jadą, my postaramy się albo równo z nimi wyłapać, czy oni zjadą, czy nie, albo zjechać okrążenie po nich. Zaku jest 26 sekund za tobą, więc będziesz spokojnie przed nim. Niech oni zjadą na tym okrążeniu, do następnym zjedziemy. Będzie z bani. Mogą się też wywalić w bandę, nie ma nic przeciwko. I safety car zrobić. Jeszcze zostaje jedno kółko. Housley również. Jedziemy, też mi się tak zdaje. Chociaż ja obserwuję cały czas Zaka i przerwę do niego, bo on troszeczkę goni, nie? To mogę zjechać. Poczekaj, bo w tym momencie wyjeżdżasz dokładnie za Patinenem i Housleyem. Głupio byłoby zrobić to samo co Zak i się z którymś z nich spotkać. Jeżeli nam się uda, fajnie by było zrobić tak, żeby ich nie było już po drodze. Ale nie możemy pozwolić, żeby wylądować z Zakiem. Na razie tracisz bardzo mało, ale tracisz faktycznie, ale powolutku tracisz do niego. On też na DRS-ie mocno jedzie, ty się chyba ładujesz z tego, co... Nie, też trochę ciśniesz. No, ale Zaku ciśnie do 3%, więc agresywniej niż ty. I faktycznie odrabia około, na ostatnim okrążeniu był od ciebie, no, 80 szybszy. I to na to trzeba zwracać uwagę. Nie wiem, czy jakiś błąd popełniłeś, bo akurat cię nie obserwowałem. Nie. Już opony, ale niewiele ci brakuje, żebyś był pit stop przed Patinenem, więc jakby się udało, czemu nie? Bo jeszcze jedno kółko, tak? Spokojnie, jedź tak, jeszcze jedno pojedź. Tak mi się... Tak, jedź jeszcze jedno. Jeżeli oni na tym nie zjadą, to chyba zjedziemy na tym kółku, wtedy nie będziemy już wygłupiać. Kto w pierwszym sektorze, co tam się oddupcyło? Uważaj w pierwszym sektorze, ale już ruszył, jedzie. To jest duchem. No już nie jest duchem.
i dwóch ich tam jest. Pelikao jest tuż za nim. Ale dla ciebie będą duchem, masz rację. Przepraszam. Zapomniałem, że to... No, Pattinen jeszcze został na następne kółko, Housley też i oni teraz będą walczyć ze sobą, to chyba będziemy zjeżdżać, dobra. Wiesz? Próbujemy zrobić sprawny, ładny pit stop. Jest szansa, że wyskoczymy tuż przed nimi, a jak nie, to na pierwszym DRS-ie ich utniesz na świeższych oponach. Mam taką nadzieję, bo już jesteś 20,5 sekundy przed nimi, a około 20 sekund trwa pit stop. Ale na hardy zjeżdżamy. Na hardy. No, oni będą teraz... Housley go wyprzedził w ogóle Pattinena i mam nadzieję, że trochę czasu potracą na tej walce. Za kolejne 60 od poprzedniego okrążenia odrobił. Szału nie ma. Dobra, to zjeżdżam teraz. Tak, tak, tak. Teraz zjeżdżamy. Miejmy nadzieję, że wyjedziesz przed Housley, bo to by było bez sensu. Yellow flag. Yellow. Uważaj, McLaren. Ale okej, okay, uważaj, żeby ci nie wrócił. A, bo nie, spoko. Będzie on back markerem. I swoje. Miałbym DRS-a, kurwa. Pojechać. To byłby driver decision. Ale jest okej, okay, 20,5 sekundy. Trzymamy kciuki, że pójdzie szybki pit stop. I że wyjedziesz przed nimi. 20 nawet 7, wow, jakieś tam błędy popełniałem jeszcze. Super, super. Dobrze dla nas. Niech się tłuką. Complete, go now. Zaku trochę odrobił. Ważne, żeby przed nim wyskoczyć. Kurwa, nie dam rady chyba. Chyba dasz radę na styk albo tuż za nimi. Spokojnie, jak nie, no to trudno. No, będziesz gdzieś w tej walce. Tak, jesteś tu za nimi. Ale też komfortowo przed Zakiem, więc spokojnie i na następnym DRS-ie stara się ich łyknąć lub mamy nadzieję, że zjadą. No to jest właśnie to, czego się bałem, kurde. Pół sekundy, sekundy zabrakło. Jeszcze. 21,5 jednak była. Uważaj, żeby się w nich nie wpierdolić, próbując ich uprzedzić. Oni mają starsze opony, mogą coś głupiego zrobić. Akurat Pattinen to dobry kierowca, ale i tak bym uważał. Od RS-a. Stara się nie zginąć. Spokojnie, spokojnie, trzymam kciuki, że zjadą. Jak nie, to na prostej startowej jest nasza szansa. Kurwa mać! Spokojnie. Masz DRS-a. Za szybko trochę zjechaliśmy. No a trudno, nic nie zrobimy. Kto tam w drugim sektorze leży? Miksu? Znowu, kurwa, co mi pierdala. Ale daleko do niego macie. Bardzo dobrze, spokojnie, trzymaj się blisko nich na razie. Dobra, jeden mniej, super. Sprawdzony jeszcze będzie miał DRS-a teraz. Ale już na tej drugiej prostej go nie będzie.
Czy Zach ma karę? Tak. Zach właśnie złapał karę w ostatnim szukanie. Więc tu się pilnuj, masz chyba tylko jedno, z tego co pamiętam. Tak. I on tutaj miał DRS-a za Patinena jeszcze, ale już go nie będzie miał, jeżeli utrzymasz tą przewagę, więc... Bo on pali RS-a ile ma, ale już niewiele ma, 4-5% zostało. Jedź płynnie, a mu uciekniesz spokojnie. Spokojnie. Kurwa, wszedł. Jebany chuj. Tak, to tak goni. Stara się slipstreama zrywać na następnych prostych. Będzie ciężko. Będzie ciężko, 7 okrążeń do końca. Mam młodsze opony. Masz. Dbaj o nie i nie przestrzeliły zakrętów, to będzie dobrze. Wolniej wchodź w zakręt. Dobra, dobra, cicho. Macie identyko RS-a. Co? Macie identycznego RS-a, identyczny poziom. Wyprzedzicie, oszczędź RS-a. Hausley zrobili to, co ja myślałem, żeby zrobić na softy. A nie wiedziałem, że się da. Spokojnie, Krosiu, nie spiesz się za nim, nie spiesz. Ucieknie mi z tego RS-a. Staraj się spokojnie troszeczkę wchodzić w zakręty. Tutaj tracisz najwięcej, na wejściach w zakręty. We
you've been awarded a time penalty. It will go against our finishing time at the end of the race. Dobra, to po wyścigu już. Szkoda tych trak limitów, bo byś go na karze zrobił. Starting to catch the car in front, but we need to look after the tires. We won't be making another pit stop. Już w DRS-ie. Poładuj się trochę za nim. Ile do końca? 4 okrążenia. 5, przepraszam. On ma 3% ERSA. Ładuj się za nim na razie. Będziesz miał świeższe opony na koniec i będziesz miał więcej ERSA, mam nadzieję, i to nam pozwoli w ostatnich dwóch okrążeniach zaatakować. Na razie się za nim trzymaj. Jedź płynnie, nie oszczędzaj opony. O, dokładnie tak, bardzo dobrze. Kurwa mać! Pierdolę, no! There's 5 laps of fuel remaining. Ma jakieś ostrzeżenia jeszcze? Nie, za to ty jesteś na dwóch kolejnych ostrzeżeniach. Jeszcze jedno i byś miał trzecią karę. Jak to jest możliwe? Nie wiem, coś jest nie halo. Chyba ci znowu naliczyło kilka ostrzeżeń w jednym. Będziemy musieli to przejrzeć. Masz trakcję? Tą telemetrię? Mam telemetrię. W ciągu ostatnich dwóch okrążeń wszystkie kary i wszystkie wyjazdy zaliczyłeś, więc coś jest nie halo, coś jest przygięte. Dobra, jedź swoje. Będziemy myśleć później o tym. Po wyścigu spojrzymy na telemetrię i nagrania wideo. Bo coś faktycznie jest przegięte, teraz opuściłeś 2 razy, a 4 nowe ostrzeżenia ci przyszło, więc coś jest nie halo. Więc chyba znowu jest to, co miałeś w Meksyku. No, ma 32% ERSA, podładował się, ale ty też masz dużo, więc spokojnie jedź. Macie jeszcze 4 okrążenia, 3 okrążenia wyścigu po tym. Więc spokojnie, jak się zamienicie pozycją, jeszcze będziesz mógł ją odzyskać. On nie pali w ogóle ERSA informacyjnie. Na 20%. I w ogóle cię nie chcę wyprzedzić, Skubany. Zostawia do ostatniego okrążenia. Teraz pali ERSA troszkę, ale przez chwilkę tylko.
Jeresa znowu. No, zaczynamy robi uciekać. Takie, ale błędy robi, Zrobił zajebisty mu, super, uciekaj mu, uciekaj, jest ponad sekunda. Płynnie, spokojnie, swoje dalej jedź. Opony mu siadły. Oby. Mam takie wrażenie. Kurwa, ale on ma tempo w tej ostatniej sekcji, jak cię dogonił. Ja błędy zrobiłem. No, nie może już takich błędów robić, spokojnie. Kurwa. Dobra, ale stracił trochę czasu na pewno na tym. Jest na 16% Hersa. Za szybko wchodzi znowu w zakręty, tracisz kupę czasu. Cicho, kurwa, cicho! Teraz będzie się starał mnie wyprzedzić. Tak, teraz pali wszystko, co ma. Będziesz miał drugą prostą, żeby go wyprzedzić. I będziecie mieli jeszcze jedną prostą startową, jeżeli chcesz. Więc możesz nawet się za nim teraz podładuj na ostatnią prostą startową. Ta druga prosta jest bardzo trudna do wyprzedzenia, więc może nie dać rady już. On ma 9-8% ERSA. Nie, kurwa, nie. Oj, nie, jesteś jeszcze w DRS-ie. Tutaj jesteś szybszy. Dobra, i teraz atak na prostej przygotuj. Spokojnie za nim, bliziutko. Nie dam rady. Spokojnie, jest jeszcze jedna w razie czego prosta. Jakbyś na ty nie dał. On ma 3% ERSA. Nie, kurwa mać. Żeby mnie ci z tyłu nie jebnęli. Nie jebną cię chyba, bo ma 10 sekund straty do ciebie. Przygotuj się tutaj na DRS-a. There's only one lap of fuel remaining. Dzięki. Spoko. Trzeba przejrzeć te ostrzeżenia, bo mi się wydaje, że tam nie powinno być co najmniej jednej kary. Nie udało się, niecałą sekundę przed Auslejem. Pojebało ich z tymi kurwa karami.
Nie, zacząłeś bardzo mocno ścinać, ale nie. Nie, kurwa, nie zacząłem, Robert, ścinać. To jest lekkie, kurwa, wyjechanie poza linię. To nie jest ścięcie. O! Na wyjściu z zakrętu, na wyjściu z zakrętu, Robert. Jedyna słuszna z tego wszystkiego była ta ostatnia kara. Kurwa, oglądają, a 40 łapek jest. Nic mnie nie obchodzi, łap chować mi tu. Chuj tam, no. Kurwa, zdenerwowałem się. Czekaj, niech